Kocioł kulturalny. Jest z nami Maciej Milewski, którego dzisiaj zaprosiłem w ramach projektu Cinnamon Gum. Hej. Cześć. Na samym początku może się skupmy na tym, czym ten projekt dla ciebie jest i jak byś go zdefiniował. Okej. Czyli trudne pytanie na samym początku. Postaram się. Wiesz co, jest to mój tak naprawdę drugi, nazywam go drugim projektem, ponieważ zawsze gdzieś w odniesieniu projekt Milo jest dla mnie pierwszym projektem. To na samym wstępie. Natomiast jest to projekt, który założyłem w tym roku, czyli po wielu już latach zajmowania się muzyką, który jest dla mnie trochę odskocznią od gatunku, powiedzmy, który uprawiałem wcześniej. Trochę jest jakimś takim spełnieniem marzeń, czyli zmianą, powiedzmy, wizerunku w ramach tego projektu, co jest dla mnie też jakby interesujące i lubię gdzieś tę wizualną stronę też oddawać jakby w projekcie muzycznym. Poniekąd też projekt jest taką rozrywką, ponieważ no nie ukrywam, że nie traktuję go tak serio jak na przykład projekt Milo. A wynika on po prostu z gdzieś fascynacją muzyką z okresu lat 70., soulem, funkiem i całą, powiedzmy, muzyką, która wtedy wychodziła z Motown Records. No tak bym to podsumował, powiedzmy. Czy jest to jednorazowy projekt, czy planujesz go gdzieś tam cały czas rozwijać? No bo jak doskonale wiemy, wydałeś właśnie debiutancką pierwszą epkę właśnie pod pseudonimem Cinnamon Gum. I czy jest to pewien wstęp do dalszego działania i promowania i robienia takiej muzyki? Czy na razie na tej epce się zatrzymujesz i zobaczysz, co będzie? Mhm. Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, ja to wszystko gdzieś na bieżąco staram się weryfikować, ponieważ założenie było takie, żeby faktycznie wystartować z 5 utworami i po prostu zobaczyć, co się wydarzy, nic na siłę. Jedno z głównych założeń przyświecających mi w tym projekcie jest to, żeby robić wszystko swobodnie, z jakąś taką delikatnym przymrużeniem oka, powiedzmy. Dlatego też nie zakładam, nie wiem, co się wydarzy też tak naprawdę. Natomiast na tyle to wszystko mnie fascynuje, że już w sumie już się nie mogę doczekać, żeby zacząć robić jakieś inne rzeczy w ramach tego projektu. Mam na myśli być może produkcję kolejnej płyty. Więc wątpię, żeby to był projekt jakby na jedną epkę. Myślę, że to potrwa, ale ile, tego nie wiem. Czyli takiego planu długotrwałego na razie nie masz. Co myślę, że chyba dobrze, że będziesz szedł z takim trochę duchem tego, co czujesz, a nie tak sztywno się trzymał po prostu na 3 lata do przodu całego planu. Zanim się bardziej skupimy na tym całym projekcie Cinnamon Gum i trochę wyjdziemy w niego, bo to będzie dzisiaj temat naszych rozmów, to chciałbym, żebyś jeszcze 2 słowa powiedział o tym Milo. Czym ta twoja twarz, ten projekt, tak właściwie jest? Dlaczego go traktujesz, nazywasz bardziej na serio? Co go rozróżnia? Jakbyś mógł nam trochę jeszcze o tym opowiedzieć. Bo rozumiem, że to tym projektem zacząłeś wchodzić w ten świat muzyki, prawda? Tak, no tym projektem można powiedzieć, że zadebiutowałem jako nie wiem, muzyk, producent, powiedzmy. Historia zaczęła się gdzieś tam zaraz po studiach, czy na ostatnim roku studiów Akademii Muzycznej w Gdańsku, czyli to był rok 2014 czy 2015. Ja wtedy od jakiegoś czasu w głowie miałem wyłącznie muzykę jazzową i raczej rozwijałem się jako instrumentalista. Tutaj natomiast po pierwsze jakieś być może takie sytuacje stricte
związane z moją ówczesną sytuacją życiową, skierowały moje oczy na inną muzykę niż muzyka jazzowa i zafascynował mnie ten cały świat, powiedzmy, produkcji muzycznej. Jak sywki nie szukałem zbyt długo, ponieważ Milo na mnie mówili na studiach, dlatego też zawsze uważałem, że ten projekt Milo to jestem ja tak naprawdę, czyli był to bardzo taki, osobisty projekt, w którym robiłem muzykę z pogranicza, powiedzmy, jakiegoś takiego songwritingu, muzyki może bardziej indie folkowej. Głównym instrumentem tam była gitara, pisałem dosyć osobiste teksty, dlatego też ten projekt był dla mnie zawsze ważny, był moim takim debiutanckim projektem, można powiedzieć. Ale też dlatego zdecydowałem się, żeby te nowe rzeczy, swoją nową muzykę rozpocząć pod inną nazwą, ponieważ zbyt dużo jest różnic pomiędzy tymi dwoma projektami. Chociażby w samym właśnie klimacie muzycznym, ale tak naprawdę zrozumiałem, że wszystko to, co za nim idzie, też jest inne niż jakby w projekcie Milo. Dlatego też postanowiłem oddzielić to grubą kreską i rozpocząć nowy projekt jakby od totalnie pustej kartki. Teraz tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że w projekcie Milo zostawiłem dużo swoich gdzieś tam emocji, uczuć i tych dobrych, i tych mniej przyjemnych, powiedzmy. Więc był to dla mnie bardzo osobisty projekt, w którym dużo było mnie jako osoby. W projekcie Cinnamon Gum postanowiłem, że zrobię tutaj, utworzę, powiedzmy, większy jakiś dystans pomiędzy mną jako twórcą, a wizerunkiem Cinnamon Gum. Gdzieś tam zawsze mnie fascynuje, może jesteś odpowiednią osobą, żeby na to pytanie mi odpowiedzieć, czy z perspektywy osoby, która w tej branży muzycznej już trochę siedzi, już tą jedną swoją rzecz, tak to nazwę, karierę rozpromowała, czy jest dużo łatwiej jakby zacząć od nowa z tym swoim alter ego, z tym drugim projektem Cinnamon Gum, czy gdzieś tam zmierzasz się z tymi samymi problemami, co miałeś na początku swojej całej przygody? Czy jakby to doświadczenie, które zebrałeś przy okazji tego projektu Milo i dotychczas, czy ono ci realnie pomogło uniknąć pewnych błędów i lepiej wejść w ten projekt Cinnamon Gum, który jest poniekąd właśnie takim nowym otwarciem, właśnie też zaczęciem od zera, ale jakby dalej jesteś ty, prawda? Tak, tak. No ja myślę, że doświadczenie jak najbardziej pomaga. Przede wszystkim wiem, gdzie chciałbym być za jakiś czas z tym projektem. Jakby zdaję sobie sprawę z pewnych trudności, które czekają jakby każdego debiutanta, można powiedzieć. Każdy nowy projekt boryka się z tymi samymi kwestiami. To są głównie kwestie jakieś takie zasięgu, powiedzmy, no bo to pytanie można interpretować jakby w dwojaki sposób tak naprawdę. Właśnie pierwsze to są te wszystkie kwestie, które są nieuniknione, które są trudne do przeskoczenia, które trzeba po prostu przez które trzeba przejść, czyli cała promocja, gdy otwierasz nowy projekt, którego jeszcze nigdzie nie ma, to musisz ten projekt rozpromować, jakoś postarać się wyjść do ludzi i to jest trudne. I myślę, że tak naprawdę porównując teraz Cinnamon Gum i Milo, to myślę, że teraz jest jeszcze trudniej niż kiedyś. Teraz jest jeszcze więcej artystów, jest jeszcze więcej narzędzi i sposobów do tego, żeby samemu produkować muzykę, żeby ją tworzyć. No naprawdę to już jest na takim levelu, że bardzo ciężko jest się przebić przez ten gąszcz, powiedzmy, muzyki, która jest codziennie wydawana tak naprawdę. Jak zaczynałem z Milo, wydaje mi się, że nie było aż tego tyle,
a przynajmniej wśród na przykład swoich znajomych, czyli głównie właśnie muzyków gdzieś tam z akademii muzycznej, to myślę, że no, mało osób tworzyło ją w taki sposób, zamykając to w jakiś konkretny projekt. Raczej to byli muzycy, którzy po prostu grali gdzieś tam koncerty w ramach, powiedzmy, jakiegoś, nie wiem, cyklu, święta, imprezy czy cokolwiek. Teraz no, każdy ma kilka projektów i wszystko stało się takim... wszystko zamyka się w jakiś projekt tak naprawdę. Więc jest trudno przejść przez to. Jest trudno promować muzykę, tym bardziej wydając w swojej niezależnej wytwórni, która nie ma takich możliwości, powiedzmy, jak jakieś duże wytwórnie, bo to myślę, że sytuacja jest wtedy troszkę inna i może się zmienić. Więc jest to trudne. Z drugiej strony, tak, wyciągnąłem mnóstwo wniosków z pracy nad projektem Milo, które staram się tutaj nie powielać. Przede wszystkim wiem, jak szalenie istotna jest kwestia nie tylko muzyki, ale całego tego świata, który budujesz wokół muzyki. I to są kwestie i wizerunkowe, ale też wszystko. No tutaj trzeba jakby bardzo konkretnie sprecyzować tę swoją wizję, przygotować bardzo tak skrupulatnie, szczegółowo projekt, żeby pokazać go z takiej strony, żeby ten świat zaprezentować w taki sposób, jak chce się być odbieranym. Więc tutaj faktycznie doświadczenie pomogło. No i ostatnia kwestia, czyli to, jak się próbuje tą muzykę, powiedzmy, promować, czy maile, czy wiadomości są odbierane. Tutaj wydaje mi się, że przez to, że podkreślam, chociaż na samym początku nie chciałem tego robić, ale podkreślam, że ten projekt jest założony przeze mnie, czyli autora też projektu Milo, myślę, że w wielu sytuacjach pomaga i te maile są na przykład być może częściej i chętniej otwierane. Tak mi się wydaje. Zanim przejdziemy stricte do rozmowy na temat Moonwater, czyli tej epki, to chciałbym jeszcze na początku, żebyś spróbował zdefiniować trochę gatunek, który prezentujesz Cinnamon Gumem, ponieważ mam takie wrażenie osobiście, gdzieś tam słuchając bardziej lub mniej zbliżonej muzyki, że wchodząc w tematy alternatywy, dalsze podziały, wchodzenie w głębi w te tak nazwane szufladki jest szalenie trudne, bo to wszystko jest bardzo płynne. Są też takie pytanie do ciebie jako autora, kompozytora, twórcy, czy jesteś w stanie to jakoś nazwać inaczej niż alternatywna muzyka? Czy jakby widzisz gdzieś tam tych wpływów trochę więcej, jeśli tak, to w jakimś stopniu, czy jednak zostawiamy przy alternatywie? Wiesz co, ja jakoś nie jestem pogodzony w ogóle z terminem alternatywy, dlatego może nie tyle, że nie przepadam za tym, ale tak stricte jakby rozczłonkowując ten termin, dla mnie zawsze alternatywne było coś, co stoi w opozycji do tak zwanego mainstreamu. To dla mnie było alternatywne, natomiast większość muzyki, jakby alternatywa trochę skradła ten rynek u nas w Polsce, więc ona już nie stoi w opozycji do mainstreamu, tylko ona jest mainstreamem. Dlatego precyzyjnie byłoby nazywać faktycznie gdzieś tam gatunkowo bardziej. Wiadomo, że to już nie kończy się na jednym terminie, na jednym gatunku, tylko można wysłyszeć w wielu przypadkach różne wpływy różnych gatunków. W przypadku konkretnie Cinnamon Gum, to ja bym tutaj stał bliżej takiego stwierdzenia, że no jest to muzyka soulowa, jest to soul, jest to funk, jest to być może trochę R&B, bo ten projekt jest stylizacją, jest pewną taką kreacją i ja go zrobiłem bardzo, bardzo tak świadomie, właśnie inspirując się mocno tą sceną soulową,
sceną funkową. Philly Soul też był kiedyś taki gatunek, który zrodził się w Filadelfii, czyli tak naprawdę to, co działo się w latach 70. przede wszystkim za oceanem w Stanach Zjednoczonych, gdzie powiedzmy gdzieś tam królował, robił karierę na przykład Curtis Mayfield czy The Temptation zespół. To jest dla mnie taka główna inspiracja. No i myślę też, że w tej muzyce mimo wszystko jest trochę jazzu, do którego ja świadomie chciałem nawiązać i wrócić. No ale tak, no bym stał jednak przy tych trzech, powiedzmy, takich głównych gatunkach, którymi mógłbym opisać ten projekt, to jest soul, funk i R&B. Okej, to w takim razie, jaka jest taka geneza, kiedy się pojawiła pierwsza myśl w twojej głowie, żeby zrobić coś takiego, żeby stworzyć taką epkę, jaką jest Moonwater, w takim wymiarze, w takim charakterze, no zanim wyjdziemy głębiej, typu dlaczego się stosowałeś na język angielski, który z definicji na rynku polskim no nie ma się dobrze u polskich twórców i tak dalej, to na samym początku taki twój, wiesz, ten moment, kiedy po raz pierwszy w głowie sobie pomyślałeś, że ja to chcę zrobić i co się do tego skłoniło, jakie okoliczności? Wiesz co? Myślę, że odpowiadając na to pytanie, powinienem się troszkę też przenieść do końcówki, czy końcówki. Mówiąc końcówka, to już zakładam, że projekt Milo nie istnieje, a nie jest, tak? Ale moja ostatnia płyta It Might Be Real w projekcie Milo była dla mnie bardzo ważna, też mocno osobista, powiedzmy, że gdzieś tam terapeutyczna być może, ale już stricte nie nawiązując do twórczości Milo, poczułem się lekko nie wiem, czy znudzony, lekko zduszony być może jakąś taką stagnacją i tym cyklem powtarzania wydawania nowych płyt w jednym projekcie, w ramach jednego projektu. Stwierdziłem, że nie wiem, czy na chwilę obecną mam coś innego do przekazania w tym projekcie Milo, czy coś innego niż powiedzmy ostatnia płyta i niż to, co do tej pory zrobiłem. I to był, wydaje mi się, jakiś taki katalizator, moment taki zapalny, że pomyślałem sobie, halo, przecież moja gdzieś tam artystyczna, twórcze życie nie musi kończyć się na tym projekcie i tak naprawdę mogę zrobić coś innego. To był pierwszy taki moment, jakiś taka świadomość. Z drugiej strony zaś słuchałem już wtedy takiej muzyki. Byłem ją zafascynowany od ładnych kilku lat, powiedzmy, w taki głębszy trochę sposób. Nie widziałem siebie za bardzo w tym, dlatego że być może patrzyłem na muzykę przez pryzmat Milo, czyli wszystko, co robiłem, zastanawiałem się, czy to pasuje do tego, bo miałem jakiś określony styl, stylistykę i to wszystko. No i któregoś razu, słuchając kolejnego artysty, tak to w ogóle działa też streaming, nie? Że jak słuchasz jakiegoś artysty, to później bardzo łatwo, w sposób wręcz algorytmiczny, serwis podsuwa ci innych artystów. I tak się zatopiłem trochę w tych klimatach właśnie podobnej muzyki. To jest między innymi Durant Jones, czy Aaron Fraser, czy właśnie wspomniany już Curtis Mayfield, ale z tych nowych rzeczy to jeszcze Bobby Oroza. Okazuje się, że jest dużo artystów, którzy... i Pale J oczywiście, jeden z moich ulubionych ostatnio odkryć. Okazuje się, że jest sporo artystów, którzy czerpią, inspirują się tym właśnie gatunkiem, tym etapem, tym okresem w muzyce w latach 70., gdzie tak naprawdę wszystko się moim zdaniem rodziło i okazuje się, że tych artystów jest całkiem sporo, więc gdzieś
Z jednej strony fascynowałem się też analogowym brzmieniem, zresztą nie tylko brzmieniem, bo też obrazem analogowym, i gdzieś zawsze ciągnęło mnie do przeszłości raczej niż przyszłości. Te lata 70., zespoły, które odkrywałem z tego okresu, bardzo mnie fascynowały. Z jakimś takim ciepłem i fascynacją zawsze patrzyłem w tamtym kierunku. No i wtedy gdzieś myślę, że na początku tego roku stwierdziłem, jakby tak trochę podświadomie, szukając dla siebie drogi na ten rok, czy na kolejne lata, wiedząc już, że faktycznie póki co nie mam nic nowego do przekazania w projekcie Milo, zrodził się ten pomysł. I to był tylko taka myśl, że fajnie byłoby może coś takiego zrobić. Od razu oczywiście 100 różnych myśli, czy to nie będzie trochę tak oznaczało właśnie tego, że kończę z projektem Milo. Jak ja sobie poradzę z dwoma projektami, to też było ciekawe, bo byłem zawsze tak bardzo przywiązany do tego i wydawało mi się, że wszystko, co wychodzi z mojego pióra, powinno ukazać się pod pseudonimem Milo. A tutaj no, nagły zwrot i przede wszystkim odkryłem to, zaobserwowałem, że jakby otworzyłem się na coś innego. No i w tym właśnie momencie powstał taki pomysł. Dalej już wszystkie szczegóły, nazwijmy to, chociaż bardzo istotne, czyli nazwa, ten cały właśnie wizerunek, to czy to będzie projekt oddzielony grubą kreską od projektu Milo, czy też to połączyć, czy może zrobić to totalnie anonimowo, bo też był taki pomysł. Więc dużo było tych różnych już później szczegółów, nad którymi po prostu musiałem się, krótko mówiąc, zastanowić, i zanim wskrzesiłem ten projekt i pokazałem go światu, no to nie dość, że no właśnie, no musiałem stworzyć tę muzykę, podejść do tego projektu właśnie z tymi założeniami, które towarzyszyły mi od początku jego powstania. No ale musiałem to sobie wszystko gdzieś zaplanować, przemyśleć, pogodzić się trochę być może z tą myślą, że właśnie otwieram się i być może kończę pewien okres, a zaczynam inny, a być może to jest tylko jakaś taka przygoda na chwilę.